Pan Schetyna zamówił sobie takie badania, które miały wykazać, jak odbierają go Polacy. W sensie wszyscy Polacy, nie tylko Polacy, którzy są w jego partii, tylko jeszcze Polacy z innych partii i Polacy, którzy wszystkie te partie mają głęboko. No i z tego badania wyszło, że ludzie generalnie źle go oceniają i generalnie nie lubią go, bo wygląda jak straszydło jakieś w wampiresku i bardzo by nie chcieli już go oglądać, bo po prostu bo przeraża ich i przysienaj. Na przykład są jakieś wymioty, zwroty, kolki. Generalnie ludzie strasznie cierpią, widząc pana Schetynę. Najlepsze jest przede wszystkim to, że on zamówił tę analizę za grube pieniądze w jakiejś izraelskiej firmie. I dopiero kiedy dostał analizę izraelskiej firmy, ponoć się bardzo zdenerwował tym, no ale co miał zrobić, po prostu no ludzie go nie lubią. Żydzi nie kłamią, przecież gdyby zanegował wyniki badań instytucji żydowskiej na jego temat, to kim by był? Ta-dam! Wiemy, kim by był. Żydzi. No tak, Żydzi. 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 Bo jak wiadomo, Żydzi stoją za wszystkim, stoją też za nawróceniem pana Schetyny. No i pan Schetyna, widząc, że rzeczy, znaczy nie widząc, bo przez całe lata ostatnie cztery normalni, zdrowi na głowę Polacy, którzy nie są w żadnych partiach, tylko po prostu patrzą na to w osłupieniu, co się dzieje, mówili mu, panie, jest pan agresywny, niesympatyczny, pana ludzie są niesympatyczni, agresywni, nie macie żadnego programu pozytywnego, potraficie tylko napierdzielać po prostu młotami po głowach, weźcie się, zmieńcie. Ja to mówiłem, między innymi, i wiele innych osób, i pani, i pan, i to dziecko chyba jeszcze nie mówi, a już to mówiło. Tymczasem pan Schetyna kompletnie miał w nosie głos Polaków, ale jak powiedzieli to... No, jak powiedzieli to właśnie Żydzi, to nagle pan Schetyna, oj, waj, to chyba oni mają rację, bo to są Żydzi. A, no i pan Schetyna doszedł do wniosku, że skoro mówią to, już nie powtórzymy tego klipu. Żydzi. A, boję się użyć tego słowa na antenie, bo zaraz znów się włączy. No więc w każdym bądź razie pan Schetyna, już nie będę mówił na podstawie jakich danych i od kogo pochodzących, stwierdził, że musi się wycofać, czyli wycofał się w ten sposób, że ciągle jest w mediach, a osoba, którą wstawił na swój stolec nieistniejący, bo w przyszłości może zostanie premierem za 1000 lat świetlnych, wstawił panią Kidawę Błońską, która jest znana z takich oto wypowiedzi. Tak zwany przekop przez Mierzeję Wiślaną. Co pani sądzi o tym projekcie? Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by...